Dzisiejsze poszukiwania będą odbywały się w okolicach miejscowości Prawuty na jeziorze Sowica. Jest tutaj plaża. Zrobione też jest boisko do gry w piłkę siatkową. Poszukiwania na plaży nad jeziorem Sowica zacznę od miejsca, gdzie przygotowane jest boisko do gry w piłkę plażową, siatkową, a później przejdę na plażę główną i na końcu wejdę do wody. Także ja zaczynam. Jeszcze pokażę Wam, w jakim jestem miejscu, jak wygląda otoczenie. Jest stojtojek na plaży, jest parking, są tablice informacyjne i tam dalej w tle widać wiatę. Później podejdę do niej i Wam pokażę, jak ona wygląda. Taktyka do przeszukania boiska przeznaczonego do gry w piłkę siatkową jest prosta. Boisko jest niewielkich rozmiarów, także trzeba przejść raz przy raz całą długość tego boiska właśnie. No to zaczynam poszukiwania. Zobaczcie, piękny wisiorek i nie wiem, czy to nie będzie złota zawieszka od jakiegoś łańcuszka. No, okulary, ładne. Nie, to będzie na pewno złoto. Zobaczcie, piękna zawieszka, taka aplikacja okularów. Przeszedłem bliżej wody, bo w miejscu, gdzie szukałem wcześniej, tam gdzie grają w piłkę, nie znalazłem nic oprócz folii aluminiowej, kapsli i zrywek od puszek. A tutaj po 5 minutach od razu taka oto niespodzianka. Nic tylko się cieszyć. Chciałem zwrócić Wam uwagę na jeden fakt. W momencie, kiedy miałem sygnał i wyciągnąłem tą złotą zawieszkę w kształcie okularu, sygnał ID pokazywał mi bardzo nisko wartość 30-30 kilka. To jest wartość również dla zawleczek od piwa. Zwróćcie uwagę, to jest ewidentny sygnał też dla Was i taka podpowiedź, że w tych wartościach, gdzie nam się wydaje, że jest śmieć, w sensie, że jest jakaś tam folia, zawleczka, jest też i złoto. Na to należy zwracać uwagę. Do naszych testów posłuży nam zrywka, no i ta złota zawieszka, okulary. Jeszcze słowo o ustawieniach wykrywacza. Ja dzisiaj przygotowałem sobie wykrywacz do pracy, żeby widział mi fajnie złoto. Ustawiłem sobie gain wzmocnienie na 90. To jest dosyć wysokie i wykrywacz zarazem stabilnie nie pracuje. A częstotliwość na 20 kHz. Takie połączenie daje nam możliwość pewnego właśnie szukania złota. I to jest nasza zawieszka. Kładę ją na ziemię. Ładnie w taki sposób ją widać. No i przemiatamy wykrywaczem. Zobaczcie. Niska wartość 36, 35, 36. No teraz tak. Zabierzemy złotą zawieszkę, a położymy zrywkę od piwa. Zwróćcie uwagę. Zbliżone wartości 34. Miejcie to zawsze na uwadze, kiedy macie sygnał pod cewką i niskie ID, żeby czasami się niekiedy nie rozczarować.
u wrót oto tego zameczku z piasku ujawniła nam się dwójka. Waziko. Z tego miejsca plażowiczów zszedłem troszkę niżej na lustro wody. Zobaczcie, gdzie jestem. I od razu efekty. 20 groszy z tego ciemnego piasku zostało wyciągnięte. I jest 10 groszy. Brudne w ciemnym piasku. Wyskoczyła kolejna moneta z tego ciemnego piaseczku. To jest 2 grosze. Podpowiem Wam też jedną taką ciekawą rzecz. Jeżeli zauważycie, że na piasku nie ma za dużo monet, schodźcie od razu poniżej lustra wody. Nie jest to związane z tym, że nie było tutaj turystów i nie pogubili kasiory. Natomiast związane jest to z tym, że tutaj jakiś nasz kolega detektorysta mógł odwiedzić plażę, główną plażę przeszukać, natomiast nie zbliżył się do lustra wody. A od lustra wody, czyli od miejsca, gdzie jesteśmy, tam w głąb po pas, po klatkę piersiową jest zawsze najwięcej rzeczy, w tym złotych obrączek, ozdób i innych ciekawych, osobistych rzeczy. I kolejny sygnał, oddalony około 1,5 metra od wcześniejszego, tuż przy lustrze wody. Zobaczymy, co to jest. Jest cały czas tutaj. O, jest tutaj kolejna moneta, tym razem 1 grosiak. Czyli warto szukać cały czas wzdłuż tej linii nabrzeżnej. Nikogo tu nie było przede mną. Zakończyłem poszukiwania na dzień dzisiejszy. Jeżeli mieliście podobne sytuacje jak ja, związane z identyfikacją przedmiotów, niskim ID, a ciekawym znaleziskiem lub inne ciekawe historie, opiszcie je w komentarzu. Zasubskrybujcie mój kanał, naciśnijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z moimi filmami. I co? Do zobaczenia w następnym filmie.